Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie raz jeszcze w dniu dzisiejszym. Tomasz Kalita na konferencji prasowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej z udziałem byłego ministra zdrowia pana Marka Balickiego, a także naszych kandydatek i ekspertek. Magdalena Ogórek, Paulina Piechna-Więckiewicz, Katarzyna Izodorczyk i nasza ekspertka Anna Grzywacz. Będziemy mówić o bardzo ważnym temacie dotyczącym bardzo ważnej sfery życia. Bardzo proszę, pan poseł Marek Balicki. Dziękuję bardzo, witam Państwa. Dzisiaj mamy 5. Światowy Dzień Antykoncepcji. Hasłem tegorocznego Dnia Antykoncepcji jest Twoje prawo, Twój wybór. Przypomnę, że celem corocznych, to już jest 5. rok akcji, jest zwiększenie świadomości w dziedzinie antykoncepcji, tak aby młodzi ludzie dokonywali świadomego wyboru w zakresie życia seksualnego i planowania rodziny. Przy tej okazji chcę przypomnieć, że Sojusz Lewicy Demokratycznej w czasie ostatniej kadencji 3-krotnie wnosił inicjatywy, które związane są z głównymi celami Dnia Antykoncepcji, a mianowicie inicjatywy, które wprowadzają taki pakiet, można powiedzieć, o świadomym rodzicielstwie. Elementami tego pakietu są obowiązkowy przedmiot wiedza o seksualności człowieka, który byłby wprowadzony od początku szkoły podstawowej, obowiązkowy dla wszystkich. Oczywiście treści programowe dostosowane byłyby do stopnia rozwoju dziecka. Drugi element pakietu to poradnictwo w zakresie antykoncepcji życia seksualnego. I trzecie, niezwykle ważne, refundacja środków antykoncepcyjnych, która byłaby realizowana w drodze instrumentów, które są zawarte w ustawie o pomocy społecznej dla osób w trudnej sytuacji oraz programów polityki zdrowotnej. Ostatnia nasza inicjatywa to ustawa o świadomym rodzicielstwie, która została odrzucona na przedostatnim posiedzeniu Sejmu, ale zapowiadamy, że na początku nowej kadencji tę ustawę wniesiemy i te niezwykle ważne z punktu widzenia świadomego rodzicielstwa elementy programu będą zawarte w ustawie i będą przedmiotem naszej inicjatywy legislacyjnej. Dziękuję bardzo. I Magdalena Ogórek o pierwszej części tego pakietu o edukacji seksualnej w szkołach. Bardzo proszę. Drodzy Państwo, statystyki są takie, że w Polsce 20 tysięcy dzieci rodzi dzieci. Wynika to z tego, iż edukacja seksualna w szkołach praktycznie nie istnieje. Młodzież czerpie wiedzę z internetu, która bardzo często podaje ją w sposób wypaczony. Już wielokrotnie profesor Izdebski zwracał uwagę na to, iż państwo ma obowiązek zapewnić lekcje edukacji seksualnej, tak samo jak lekcje matematyki czy historii. Tymczasem mamy sytuację taką, że nauczyciele rumienią się na słowo seks, a uczniowie go uprawiają. Dziękuję bardzo. Katarzyna Izodorczyk, jeszcze o tym wątku, bardzo proszę. Tak jest. Szanowni Państwo, ja jestem matką też 12-letniej dziewczynki, która do dzisiaj nie ma wychowania seksualnego w szkole. Jedyna osoba, która cokolwiek dzieciom mówi o seksie, jest to ksiądz. Myślę, że jest to absolutnie nietrafione. W związku z tym przedmiot, który został wprowadzony, jest przedmiotem fikcyjnym, nie oszukujmy się. Brakuje nam tak naprawdę edukacji dla dzieci, świadomości dzieci. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Drugi wątek to antykoncepcja. Paulina Piechna-Więckiewicz, bardzo proszę. Szanowni Państwo, zaproponowany przez prawicę przedmiot, czyli wychowanie w rodzinie, nie wspomina o tym i w ogóle o tym nie mówi, że młodzi Polacy, młode Polki i Polacy podejmują współżycie przed założeniem rodziny zazwyczaj. Dlatego tak ważne jest w tym pakiecie refundacja środków antykoncepcyjnych. Młodzi ludzie, którzy nie mają pracy, pracują na umowy śmieciowe. Młodych ludzi zazwyczaj nie stać na środki antykoncepcyjne, przez co również podejmują ryzykowne zachowania w tej sferze, w sferze seksualnej. Dlatego Sojusz Lewicy Demokratycznej przypomina, że młodzi ludzie uprawiają seks, bo wydaje się, że państwo o tym nie pamięta, a koszty społeczne potem ponosi państwo, ponoszą rodziny i ci młodzi ludzie, bo leczenie traum, zajmowanie się niechcianymi ciążami, drodzy Państwo, również kosztuje, o czym często zapominamy. Dziękuję bardzo i ostatni wątek, bardzo proszę, Anna Grzywacz, edukatorka seksualna, bardzo proszę. Dzień dobry Państwu, dzisiaj mamy Światowy Dzień Antykoncepcji i chciałam Państwu pokazać pewną rzecz. To jest prezerwatywa dla kobiet. Opakowanie po prezerwatywie dla kobiet. Tak wygląda taki urządzonko,
metoda antykoncepcyjna, która służy do zapobiegania nieplanowanym ciążom i chorobom przenoszonym drogą płciową w Polsce. Takie prezerwatywy dla kobiet, mało kto wie, że ona w ogóle istnieje, nie można jej dostać. Za granicą, szczególnie w krajach Unii Europejskiej, można sobie przyjść do ośrodka planowania rodziny, otrzymać zapas środków antykoncepcyjnych, prezerwatyw dla mężczyzn, prezerwatyw dla kobiet za darmo. Podobnie jest ze środkami tak zwanej antykoncepcji po stosunku. W Polsce są one na receptę. Często te recepty w ogóle nie są wydawane kobietom, szczególnie młodym kobietom, podczas gdy standardem zachodnim jest wydawanie takich środków antykoncepcyjnych bez recepty. Młode kobiety, szczególnie poniżej 18 roku życia, mimo tego, że prawo nie zabrania aktywności seksualnym osobom, które skończyły 15 lat, często mają utrudniony dostęp do środków antykoncepcyjnych. Lekarze odmawiają im wydania recepty na przykład na antykoncepcję hormonalną. Czas z tym zmienić, czas wprowadzić w Polsce standardy edukacji seksualnej i antykoncepcji. Dziękuję.